Ojciec Pellegrino Ernetti siedział sobie w laboratorium fizyki doświadczalnej razem z ojcem Agustino Gamellim, założycielem katolickiego uniwersytetu w Mediolanie, który był jednocześnie rektorem Akademii Papieskiej. Pracowali nad starymi nagraniami audio. Było to 17 września 1952 roku. Montaż nagrań był bardzo trudny. Starali się wyeliminować pewne tony. W tym celu używali starego oscylografu i starych magnetofonów szpulowych, gdzie nośnikiem dźwięku był stalowy drut. Drut często się rwał, tak więc ojcowie naukowcy co chwilę naprawiali stary szpulowiec i tracili sporo czasu. Kiedy zmarł ojciec Agustina Gamellego, ten w trudnych sytuacjach miał zazwyczaj zwracać się na głos do swojego nieżyjącego ojca słowami: „Tato, pomóż mi”. A przy tej pracy pomocy nie brakowało. I tak, kiedy drut ponownie się zerwał, ojciec Agustino Gamelli poprosił zmarłego o pomoc. Kiedy naprawiono urządzenie, zamiast śpiewów gregoriańskich, obaj ojcowie usłyszeli głos: „Oczywiście, że ci pomagam. Jestem zawsze z tobą”. Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Dzisiejszy odcinek poświęcimy ojcowi Pellegrino Ernettiemu i jego maszynie. Maszyna, którą wynalazł, przykuła uwagę wszystkich służb wywiadowczych całego świata, bowiem wynalazek ten dawał możliwość oglądania przeszłości i przyszłości. Dzięki niemu można było oglądać przemówienia Hitlera, bitwę pod Waterloo, upadek asteroidy, która zmiotła z powierzchni Ziemi dinozaury, dosłownie wszystko, co się na Ziemi stało od początku jej istnienia, jak również jej przyszłość nie tylko jako planety, ale przyszłość każdego państwa, każdego władcy, każdego prezydenta, każdego z nas. Maszyna była tak pożądana przez wszystkie państwa, że Watykan postanowił ją zniszczyć. Ale czy na pewno? Przedstawiamy wam historię chronowizora, maszyny czasu w oparciu o zebrane materiały przez nasz zespół. Odkrycie możliwości nagrywania głosów ludzi, którzy przeszli w inny wymiar, pozwoliło ojcu Ernettiemu na dalsze badania tego zjawiska. Wspomnieć tutaj należy, iż już podczas pierwszych audycji radiowych Marconi usłyszał dziwne zakłócenia, głosy o niewiadomym pochodzeniu. Jednak nie zainteresował się tym zjawiskiem i nie próbował go wyjaśnić. W trakcie badań ojciec Ernetti doszedł do wniosku, że skoro da się nagrywać głosy ludzi z tamtej strony, to również można ich zobaczyć. Pchnięty ideą tajemniczej maszyny, której opis znalazł w tajnej bibliotece Watykanu, postanowił podobną zbudować. Ta pierwsza pochodziła z pierwszej połowy XIX wieku. Miała kształt kuli, w której wirowały naprzemiennie dwa ogromne magnesy. W przerwie między nimi powstawała jakaś bliżej nieopisana osobliwość, która pozwalała oglądać przyszłość i przeszłość. Mając już do dyspozycji dobrze wyposażone laboratorium fizyki doświadczalnej, ruszył ze swoją pracą. O postępach pracy był informowany ówczesny papież Pius XII. Do zespołu kilkunastu naukowców pracujących nad skonstruowaniem maszyny zaproszono laureata Nagrody Nobla Enrico Fermiego i słynnego naukowca od rakiet Wernera von Brauna. Ten ostatni był konstruktorem rakiet V1 i V2, a po amerykańskiej tajnej operacji Spinach, która miała za zadanie wywożenia z Niemiec w okresie II wojny światowej wartościowych naukowców wraz z ich badaniami, Braun był głównym mózgiem i konstruktorem w dziele amerykańskiego podboju kosmosu. W trakcie badań nad maszyną czasu zespół naukowców doszedł do wniosku, iż liczne procesy zachodzące na Ziemi pozostawiają po sobie resztkowe promieniowanie elektromagnetyczne. Teraz należało tylko to promieniowanie wychwycić. Metodę działania całości maszyny oparto o wcześniej zaobserwowane zjawisko rejestracji głosu zza światów przez magnetofon szpulowy. Na tej zasadzie działały stare magnetofony szpulowe, kasetowe oraz magnetowidy, gdzie stalowe druty zastąpiono później taśmami powlekanymi żelazem czy też chromem,
Jednak wszystko to odbywało się drogą analogową i jest to zrozumiałe. Maszynę czasu budowano w wielkiej tajemnicy, jednak wiadomo, że działała już w latach 60. Francuski kapłan Francis Charles Brunet był jednym z pierwszych, który dowiedział się o działającym chronowizorze. Francis Brunet spotkał księdza Ernettiego w latach 60., kiedy to obaj podróżowali przez Canal Grande w Wenecji. Ponieważ obaj byli ekspertami w starożytnych językach, zaczęli rozmawiać o Biblii i jej interpretacji, która zmieniała się przez lata. Gdy ojciec Ernetti ujawnił, że istnieje maszyna, która może odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z Biblią, ojciec Brunet był bardzo zaintrygowany. Upewnił go o tym fakt, iż prace nad konstrukcją tej maszyny były nadzorowane przez Watykan. Kiedy ojciec Francis zapytał o maszynę, ksiądz Ernetti opisał chronowizor, mówiąc, że jest to urządzenie, które działa jak telewizor, ale zamiast odbierać transmisje z lokalnych stacji, chronowizor był w stanie dostroić się do przeszłości i pozwolić widzowi zobaczyć i usłyszeć wydarzenia, które miały miejsce przed wiekami. Wyjaśnił też, że maszyna działała poprzez wykrywanie obrazów i dźwięków, które ludzkość stworzyła i które unosiły się w przestrzeni. Ojciec Francis Brunet był zafascynowany informacją. Poczuł nagle, że wszystkie nieodkryte tajemnice, jakiekolwiek istniały od początku istnienia świata, mogą być wyjaśnione. Budowa piramid, spotkanie Mojżesza z Bogiem, ukryte nieprzebrane skarby i zrozumiał wagę tego odkrycia, jego siłę i niosące ze sobą konsekwencje. Dalej w rozmowie ojciec Ernetti ujawnił, że dzięki temu wynalazkowi udało się zaobserwować zniszczenie Sodomy i Gomory oraz inne ważne wydarzenia historyczne, takie jak choćby założenie Rzymu w 753 roku przed naszą erą. Dzięki chronowizorowi ksiądz Ernetti był w stanie ponownie skomponować zaginione dzieło Tystes napisane przez Ennio Quinto i przedstawione w Rzymie w 169 roku w wersji oryginalnej oraz prawdziwy tekst dwóch kamiennych tablic napisanych przez Boga, które zostały dane Mojżeszowi na górze Synaj, przemowę rzymskiego filozofa Cycerona i innych wielkich doniosłych epizodów historycznych i biblijnych. Informacja o maszynie czasu i jej możliwościach spowodowała, że już papież Pius XII zabrania ujawniania jakichkolwiek szczegółów na temat tego urządzenia, ponieważ jak twierdził, maszyna była bardzo niebezpieczna i może ingerować w wolność człowieka. Jednak odkrycie jest tak wielkie, iż wiedzą już o nim tajne służby najpotężniejszych państw świata. Zaczynają się spotkania, rozmowy w cztery oczy z ludźmi, którym zależy na zdyskredytowaniu ojca Ernettiego oraz jego wynalazku, ośmieszenia jego badań i przejęciu chronowizora. Włoskie gazety publikują sfotografowaną twarz Jezusa Chrystusa z chronowizora, jakoby wykonaną przez ojca Ernettiego. Szybko okazuje się, że jest to prawdopodobnie oszustwo, gdyż fotografia przedstawiała twarz z figurki z jednego z włoskich kościołów. Zaczyna się nagonka na ojca Ernettiego. Nikt już nie zwraca uwagi na to, że obie podobizny nie są takie same, lecz się od siebie różnią. Jednak tuż przed śmiercią ojciec Ernetti opowiada o tym i przyznaje, że fotografia nie pochodziła z chronowizora i że był to zaplanowany spisek w celu ośmieszenia jego osoby i przedstawienia go jako oszusta, co stawiało go w świetle wszystkich innych szarlatanów, którzy twierdzili, że są w posiadaniu maszyny czasu. Nawet po śmierci ojca Ernettiego trwała jego dyskredytacja. Redakcje gazet otrzymały dokument od kogoś, kto twierdził, że jest dalekim krewnym Ernettiego, ale pragnie pozostać anonimowy. Dokument ów mówił o tym, jak ten daleki krewny został wezwany do łoża śmierci ojca Ernettiego, a ksiądz jakoby wyznał, że wymyślił wszystko jako sztuczkę i sfałszował informacje na temat chronowizora oraz zdjęcia. Cóż, czyżby kolejny prima aprilis? Wątpliwe. Ojciec Brunet, wieloletni przyjaciel Ernettiego, uważa, że chronowizor istniał i być może istnieje nadal, choć ponoć został on na polecenie Watykanu rozebrany.
Burnett twierdzi, że Ernesti znalazł się pod ogromną presją ze strony swoich przełożonych w ostatnich latach życia, aby nie rozgłaszać informacji na temat maszyny czasu. Twierdzi też, że ojciec Ernesti do końca był posłuszny hierarchom kościoła, co znaczy, że nawet na łożu śmierci mógł powiedzieć to, co mu nakazano. Szczególnie jeżeli chodzi o fotografię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którą wykonano z ekranu chronowizora. Burnett uważa, że podobieństwo zdjęcia do posągu może być wyjaśnione przez artystę wykonującego dzieło pod kierunkiem zakonnicy, która miała wizję Chrystusa, którą dokładnie przełożyła na rzeźbę. Zdjęcie i rzeźba wyglądają podobnie, ale nie są takie same. Podobnie jak my, kiedy jesteśmy fotografowani w różnym miejscu i czasie. Burnett dalej twierdzi, że rzeźba i zdjęcie są podobne, ponieważ są prawdziwym przedstawieniem oblicza Chrystusa. Jedno oblicze przybyło do nas przez chronowizor, drugie przez wizję zakonnicy. Znając dzisiejszą technologię oraz istnienie fal stojących, można wysnuć wniosek, że budowa takiego urządzenia nie byłaby w dzisiejszych czasach skomplikowana. Skoro pierwsze wzmianki o chronowizorze pochodzą z XIX wieku, to z powodzeniem takie urządzenie mogłoby powstać. Kiedy nasi przodkowie czytali 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi Verna, czy też lot na Księżyc, traktowali to jak fantastyczną, wymyśloną historię. Jednak wystarczy spojrzeć na pierwsze okręty podwodne i te dzisiejsze napędzane mocą reaktorów jądrowych, czy też ostatnie lądowanie Chińczyków na ciemnej stronie Księżyca, aby zrozumieć, że budowa takiej maszyny była już możliwa dawno temu. Zwolennikiem istnienia i funkcjonowania chronowizora jest działacz na rzecz pokoju na świecie Alfred Webre. Kiedy WikiLeaks opublikował informację, że CIA ma narzędzia do włamywania się do smartfonów, a nawet telewizorów oraz słuchania rozmów, Webre twierdził, że CIA ma o wiele bardziej wyrafinowane urządzenie, które może podróżować w przestrzeni i czasie. Alfred Labremont Webre napisał wiele książek na temat podróży w czasie. W swojej wypowiedzi dla Daily Star Online twierdzi, że Watykan dostarczył technologię znaną jako dostęp kwantowy do CIA już w 1960 roku, w czasie kiedy Werner von Braun pracował przy projekcie chronowizora. Webre twierdzi, że Watykan ma maszynę do oglądania czasu, która ma dostęp do śladów pozostawionych przez przyszłe wydarzenia i ogląda sceny z historii. Wygląda na to, że składa się z ekranu z wybieranymi tarczami i nazywa się chronowizor, co potwierdza WikiLeaks. To daje dużo do myślenia. Czyżby Watykan nie rozebrał chronowizora wynalezionego przez ojca Ernestiego? Wszystko wskazuje na to, że jednak nie rozebrał go, tylko nim w odpowiedni sposób zaczął zarządzać. Webre twierdzi, że maszyna czasu nie jest tak wyrafinowana w działaniu, aby pozwolić jej użytkownikowi wkroczyć w historię, przenieść się w czasie, ale wyświetla zdarzenia na ekranie tak, jakby zostały nagrane. Webre utrzymuje, że Watykan zezwolił tylko zaufanym państwom na posiadanie tej technologii, w tym CIA, o której się mówi, że jest tajną służbą jezuicką. Śledząc wypowiedzi Webera, dowiadujemy się, że to, co zrobił Watykan, to przekazanie podwykonawstwa technologii produkcji takich urządzeń. Podwykonawstwo zostało przekazane amerykańskiemu Pentagonowi oraz CIA. Nastąpiło to pod koniec lat 60. CIA od razu zauważyło, że mogą chronowizor wykorzystać do celów politycznych. Jak twierdzi Webre, ustanowili program pod koniec lat 60. XX wieku, aby zdobyć wiedzę na temat przyszłości politycznej. Oglądanie przyszłości jest wykorzystywane do ujawnienia przyszłych prezydentów, choćby takich jak Donald Trump, ze znacznym wyprzedzeniem, aby można ich było przygotować do pracy. Webre podejrzewa, że w niedługim czasie kolejny chronowizor zostanie przekazany brytyjskim tajnym służbom. Ktoś niezainteresowany tematem może powiedzieć, że to totalna bzdura i dalej sadzić szczypiorek na swojej rekreacyjnej działce i to jest też zrozumiałe. Ale istnieje jeden niezbity dowód, który mówi o tym, że już dzisiaj podobna maszyna działa, a jej wynalazca ma się dobrze. I w tym miejscu naszego filmu pojawia się osoba irańskiego wynalazcy Ali Razegi, naukowca, biznesmena z Teheranu, który na swoim koncie ma już 179 wynalazków zgłoszonych w Urzędzie Patentowym.
Otóż ten wielki irański naukowiec wynalazł wehikuł czasu. Tak, nie przesłyszeliście się. Wynalazł wehikuł czasu, który pozwala na przemieszczanie się do 8 lat w przyszłość. Ta informacja obiegła świat dzięki The Telegraph. Ali Razegi zarejestrował swój wehikuł czasu, Arjajek, w Państwowym Centrum Wynalazków. W zamierzeniu idea wynalazku opiera się na przewidywaniu przyszłości poprzez serię skomplikowanych algorytmów, które pozwolą zobaczyć od 5 do 8 przyszłych lat danego użytkownika z dokładnością do 98%. Jak mówi sam Ali Razegi, pracowałem nad tym projektem przez ostatnie 10 lat. Idealnie wpasowuje się on w system działania komputerów osobistych. Mój wehikuł nie zabierze cię w przyszłość. To przyszłość zostanie tobie dostarczona. Wynalazca twierdzi, że jego idea może zostać wykorzystana przez rząd irański w celach militarnych, politycznych i społecznych. Niektórzy twierdzą, że bawię się w Boga, mówi Razegi. Ale to nieprawda. Po prostu wymyśliłem coś, o czym marzą Amerykanie i Chińczycy, wydając na to ułamek ich ewentualnych kosztów. Tak więc chronowizor, który początkowo otwierał osobliwość czasoprzestrzenną za pomocą dwóch potężnych magnesów, przeszedł przez świat fantastyki naukowej, goszcząc u ojca Ernestiego, trafił pod strzechy agencji wywiadowczych, aż wreszcie dzięki Ali Razegowi do telefonów komórkowych. Szkoda tylko, że nie naszych, tylko irańskich. Choć istnieje nadzieja, że byłoby to możliwe, ale w obecnej sytuacji politycznej raczej wątpliwe. I trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, chyba że jakiś polski naukowiec, wynalazca, weźmie się poważnie do roboty i stworzy polską maszynę czasu.